Quinto. I następni już się szykują za Jagi, no dorosną tu wczoraj takie dwie dziewczyny gadały, że już za 4 roki wystartujemy. Masz już jakąś upatrzoną kandydatkę? No mam, no została w domu. Córeczka? Córeczka, tak, córeczka. Bardzo dobrze jej idzie. Cieszy się mama. I wszyscy kibicujemy. Haha, wypiadaj się. Myślę, że rywalizacja tu schodzi na drugi plan, a... Tak. A jesteśmy tu dla zabawy po prostu. Chcemy się pokazać. Namyśliwała się już parę roków, a stwierdziła, że trzeba się pokazać kapeckę, wypróbować te moje umiejętności, to są naprawdę udawane. Spisała się ona ze siadem tak za dużo, nie ma do czynienia, bo dziadek gazdował, my już nie gazdujemy, także no, od czasu do czasu, jak tam trzeba było dziadkowi coś i pomóc, no to szła do pola, ale chłopy nie składała, no ale dość się radziła. No Szwarnica Górolecka to już jest marka i konkurs, który się zakorzenił. Dziewczęta biorą to naprawdę serio. Ten konkurs musi pokazać właśnie nośwarniejszą, czyli nie, ani nie no piękniejszą, ani nie no mądrzejszą. I no to słowo zawiera w sobie to syćku, co świadczy o tym, że ta dziewczyna jest taką, że się ją by chciało mieć w domu, że tak powiem. Taką do tońca i do rozańca, a tu jesteś do roboty też. Ja myślę, że najtrudniejsza właśnie była teraz ta ostatnia konkurencja, cyrowanie skarpetki, bo to jednak nie robimy tego na co dzień. Tak, teraz to skarpetka się przedziurawi, to się do kosza wyrzuci, kupi się nową, dokładnie, no nie? A teraz jednak trzeba się było trochę wykozać i pokazać, że jednak potrafimy w razie wojny. To była taka rzecz, którą musimy się nauczyć. Na pewno będziemy przez to popularniejsi. Dzięki temu znaleźliśmy męża. No ciężko powiedzieć. No co by nam dotrzymał kroku z robotą i ze syćkim, no to ciekawe. No i w sumie jak tak już pokazują nos i w ogóle, no to kto wie. Dokąd nie wchodzą wielkie pieniądze, a zabawa jest na pierwszym miejscu, no to jest to cudowne święto, pośmiejemy się. Powspominamy, pobawimy się, no a ze trosineczkę nerwów przy tym jest, no to przecież to jest konkurs, wygrywa jeden, ale reszta na pewno nie jest przegrano i nie jest przegrano góralszczyzna. Korona na Szarnicy Góraleckiej jedzie tego roku w Kościeliska, nowe szaporki. Mam 19 roków, w tym roku skończę liceum w Zakopanem. Od października planuję studiować na Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu, kosmetologię. Brak mi słów, po prostu mi brak słów. Nie spodziewałam się w ogóle. Jedyne co teraz, to mi napływają łzy do oczu, ze szczęścia. Bardzo wszystkim dziękuję.